modlitwie, gdzieśmy słyszeli, że nowozrodzony człowiek ma w sobie pewne źródło mocy, a to źródło mocy to jest moc miłości Pana Jezusa, który w tej mocy miłości nas doprowadza do miejsca, gdzie On chce być obecny. W tej pieśni żeśmy śpiewali, że jest czas życia ziemskiego, ale już w innej formie, gdzie ten stary człowiek jest ubezwłasnowolniony. Nie jest to z woli ludzkiej się dzieje, ale powinniśmy zawsze pamiętać, kto to sprawił, że mógł się narodzić nowy człowiek. Ten stary jest zdjęty, a myśmy przybrali tego nowego człowieka. Czyli tam dokładnie w tym treści tej pieśni było, że musi umrzeć własny ja. Czyli ta siła starego człowieka, tych przestrzeni, obszarów, gdzie on zawsze przebywał, nagle znika z naszych myśli. Tylko jak się to dzieje, że te dawne miejsca, gdzieśmy kiedyś przebywali, było to normalną rzeczą, a wręcz żeśmy tam dążyli, ciągło nas coś. Jak się to stało, że docieramy tutaj do tego miejsca i opowiadamy śmierć pańską? Rzecz dla fizycznego, naturalnego człowieka wręcz niezrozumiała. Bo jak można opowiadać śmierć pańską, nie widząc, czy nie będąc świadkiem tych zdarzeń fizycznie, gdy jesteśmy w obszarze społeczności z jakimś człowiekiem krewnym czy bliskim, gdy dochodzi taki kres jego życia i odchodzi z tej ziemi, to coś w naszej pamięci zostaje, ale tu akurat się okazuje, że opowiadamy śmierć tego, którego nie widzimy. A Piotr dodaje, nie widzicie, ale radujecie się radością wielką, chwalebną, czyli już nie taka zwykła radość. Coś, co ma w sobie te chwalebne słowo, które jest tam użyte, ma w sobie coś takiego, co Bogu jest miłe. I tak właściwie, żeśmy tu dotarli, to żeśmy rozpoczęli ten czas z łaski Bożej, by Bogu oddać cześć na wysokościach. Jakich wysokościach? Co w ogóle to słowo ujmuje? Na wysokościach Bogu cześć. Ja myślę, że jeden z nas też tak to widzi. Że ta wysokość to jest coś, co Bóg nam podarował, byśmy mogli stanąć w tym uzdolnieniu na podłożu, które dla Niego jest nieuwłaczające Jego godności, świętości. Czyli jest to podłoże, coś, co on zawsze w sercu miał i mogło się rozwinąć, urzeczywistnić przez ofiarę Pana Jezusa, przez zmartwychwstanie. Ci, którzy narodzeni są z woli, wody i ducha, wchodzą w tą przestrzeń i stają się nowym stworzeniem. Tutaj pisze w tej treści, tej pieśni, musi umrzeć własny ja. Jeśli by to było z ciała tylko, bo i takie są możliwości cielesnego wyciszenia,
to gdyby nawet ktoś się zamknął w jakimś zakonie, to nic by nie dało. Może by wyciszył te pożądliwości, ale myśli gdzieś zawsze biegną. Serce jest miejscem myśli. Chociaż wydawałoby się, że żyjemy w odosobnieniu w jakimś zakonie, to w myśl nikt nie wejdzie. Ale również było wspomniane w modlitwie, że my nagle tego Boga, który gdzieś jest w miejscu niedostępnym, ten Bóg, który jest światłości nieprzystępny, niewidzialny, został nam objawiony w pełni przez tego, który stanął tu na ziemi. On objawił łaskę Bożą. Ziemia się trzęsła, czytamy w Ewangelii Mateusza. Skały się rozpadały. Można by powiedzieć, że w sercu Bożym coś, patrząc na te wydarzenia, coś się stało, że powinien dokonać sądu. Jak to? Żeście nie przyjęli tego jednego, którego umiłowała dusza moja? Musiałby być sąd. A tu nagle czytamy, że właśnie po zmartwychwstaniu objawiła się łaska Boża. Te pełne tajemnic serce Boże wlało się w tej obfitości i w rozpoznaniu dla zwykłego człowieka, że Bóg umiłował świat. Czyli tych wszystkich żyjących na tym świecie, w tym momencie, gdy został odrzucony ten jego umiłowany, ta ofiara jednak została przyjęta. I on już teraz nie patrzy na ten pojedynczy grzech ludzki, lecz w tej łasce Bożej otwiera drzwi do nieba, aby każdy, kto to zrozumiał, kim jest Bóg, jakie są myśli Jego, by posiadać Go w tej bliskości, ma otwarte drzwi. Przychodzi w tym grzesznym stanie, wyznaje i wchodzi w ten przestrzeń i dowiaduje się, że my już dziećmi Bożymi nazwani jesteśmy. My jesteśmy dziećmi Bożymi. My może nie wiemy, tam pisze rozdział 3, 1 list Jana, czym będziemy, ale już jesteśmy. Przed Bogiem nie jesteśmy grzesznikami. Przeczytamy parę wierszy z Pieśni nad Pieśniami. Z rozdziału 1, od wiersza 12. Dopóki król jest przy stole wysiadnym, mój nard wydaje swą woń. Miły mój, jest mi wiązką mirry położoną między moimi piersiami, gronem henny z winic Engaddy. Jest mi mój miły. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. Jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak gołąbki. O, jakże jesteś piękny, mój miły, i jakże uroczy. Nasze łoże w zieleni, belki naszego domu cedrowe, nasze stropy cyprysowe. Ja jestem narcyzem Saronu, lilią dolin. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Dotąd. Bóg takich szuka, którzy by Go czcili w duchu i prawdzie. To jest poważne, to się dobrze rozumie. Stary człowiek, nasza cielesność,
dobrze rozumiemy, to jest przed progiem odłożona. Fizycznie wprawdzie jesteśmy w tym korpusie, ale przestrzeń myśli naszych jest w tej dowolności, uzdolnieniu i co więcej, w poddaniu się pod myśli Boga, który pragnie, by z tych, na których jest pieczęć krwi Baranka Bożego, by z nich wywieść całkiem coś nowego. Nic z nas. Jest to, można powiedzieć, taka przestrzeń serc naszych wolnych od wszystkiego. Tu jest centrum, tu myśli serc nie są związane już z naszą codziennością. Nie, tu myśli serc ujmuje, a może bym powiedział, związał Bóg w duchu uwielbienia, by dla Niego, tylko dla Niego, w tej godzinie opowiadania śmierci Pańskiej mogło się coś znieść. Dlatego też tu, żeśmy wyczytali, my wiemy, co to są te piśni nad piśniami, jest to oczywiście obraz króla, który opisuje swoją oblubienicę, on jako oblubieniec ją widzi, o nią postrzega, o nią gdzieś tam po drodze tej pielgrzymki, jak to w pierwszym rozdziale jest napisane, on pocałował mnie, my tu mamy trochę źle przetłumaczone, tam pisze dokładnie, on pocałował mnie, bo to musi być początek, teraz to już chyba rozumiemy, że początek musi być Boży, czyli on mnie pocałował. Ten pocałunek to jest pieczęć, społeczność. Ten pocałunek jest również pieczęcią, która otwiera drzwi, by w tej swobodzie tych dwóch spotkanych z sobą nie mieli już żadnych przeszkód, żeby to wszystko zostało usunięte. Wolność i oblubieńca, i oblubienic. I w jaką stronę by to, czy z jakiej strony by to nie występowało, jest to miłe zawsze na obie strony. Ale ta oblubienica w tym rozdziale pierwszym już sama stwierdza, że nie ma siły pobiegnąć za nim. Ona mówi, ja jestem czarna, ona stwierdza to w sobie, że gdzieś tam była nie w właściwym miejscu, gdzie te słońce sprawiedliwości ją czarną opaliło czy dotknęło. To jest stwierdzenie, że ona jest niegodna tego, ale ten pocałunek, który otrzymuje w tych pierwszych wierszach, on powoduje to, że ona w tym duchowym wolności i uniesieniu mówi o jego imieniu. Czyli wiemy, że człowiek, który nie spotkał się na drodze z tym, którego ojciec postawił, czy Bóg nam postawił na drodze, jeśli człowiek nie dojdzie do niego i nie zbliży się i nie powie tego, ona jestem bezsilna, jestem czarna, czy teraz byśmy mogli powiedzieć, nie mam siły, bo jestem grzesznikiem. I mówi mi do niego, pociągnij mnie. Ja myślę, że każdy z nas jest świadomy, że my tu nie przychodzimy do takich miejsc jako religijni ludzie, gdzie musimy zawsze być. Bo to tak jest. Podążają ludzie w różne miejsca, oni tam muszą być. Oni muszą być postrzegani przez innych. Bo później się niesie, wiesz, tam tego nie było. On był tak ubrany, tak? Tym przyjechał, tamtym przyjechał. Nie. Tu jest całkiem inne miejsce. Dlatego te miejsce, żeśmy rozpoczęli akurat od tego 12 wiersza. Dopóki król jest przy stole wisiadnym. I tutaj mamy obraz na miejsce, gdzie Pan Jezus jest
we właściwym miejscu i myśmy się znaleźli w właściwym miejscu, które nie urąga Bogu, a wręcz jest miejscem, który go, można bym tak powiedział po ludzku, wieki wyczekiwały, by to miejsce się otwarło, inaczej mówiąc, wieki mijały, zanim się otwarło serce Boże i objawiło się, co Bóg ma względem człowieka. To nie jest ten Bóg, który jest taki twardy, srogi, niedostępny, jak go poznajemy w Starym Testamencie. Jest całkiem inny obraz, który wylewa się z serca wieczności Bożego. To była myśl, to było pragnienie i to jest rzeczywistość, by mieć już tu na ziemi, lud Boży, to jest rodzina Boża, ja to w ten sposób ujmuję, rodzina Boża, która ma w tych związkach rodziny, inaczej mówiąc, w tym samym świętym powołaniu, a my jesteśmy, powinniśmy być świadomi naszego świętego powołania, to pisze list do Hebrajczyków, jak pielgrzymować. Ale my zostawmy na razie tą sferę pielgrzymstwa ziemskiego, ale zajmijmy się tym, co tu teraz żeśmy wyczytali. Czyli z tego wiersza wynika, że ten król, inaczej mówiąc, ten oblubieniec, który tu jest postrzegany, on ma swoje miejsce, gdzie on nie tylko pragnie być, ale on ma miejsce, w którym on dopuszcza tych wszystkich, którzy znajdą się przy tym stole biesiadnym, czyli w tej społeczności, taką swobodę rozważania, rozmyślania i uwielbienia. To nie jest okazany Pan Jezus jako ten, który w czasie naszej pielgrzymki ziemskiej ocierał łzy smutnego. To nie jest miejsce, gdy Maria siedziała u nóg i została pouczana. To jest moment, gdy jej nieświadomość została rozszerzona. To nie jest to miejsce. To nie jest to miejsce, gdzie ten potężny mocarz nas prowadzi jako hetman tych wojsk pańskich przez tą ziemię. Nie. To jest Chrystus, który jest obecny w tym miejscu i pragnieniem Jego jest, by w radości zgromadzonych serc, i w tej wolności, które te serca teraz mają, by wiara mogła wznieść się na te wyżyny i przeglądać rzeczy Boże niezrozumiałe dla naturalnego człowieka. I to jest moment, i tu jest napisane dopóki. I rzeczywiście ta rzecz ma tłumaczenie w Nowym Testamencie, bo tam jest napisane pierwszego dnia po sabacie, czyli ten pierwszy dzień, czyli niedziela. On jest tym dniem tego szczególnego spotkania się i zajęcia właściwego miejsca tych, którzy tą miłością są zaproszeni, a przede wszystkim, by myśli naszych serc były zwrócone na Niego. Jak już powiedziałem, nie zajmujemy się tym, czymśmy byli. To jest miejsce wyniesienia. Świątynia Boża to jest miejsce, jakbym tak po ludzku powiedział, kawałek nieba nad ziemią. Skoro to jest duchowa, no więc nad ziemią. Nie ma tu nic wspólnego czy jakiegoś miejsca, nasze ciało, które mogłoby się cieszyć. To nie jest miejsce, gdy my się cieszymy, żeśmy są odkupieni. Masz cały tydzień świętować według drugiego listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, bodajże świętować ten dzień. Świętować, czyli być, pozwolić sercu, by wylewało wdzięczność za to, co Bóg dokonał, a ja to zrozumiałem. To jest miejsce, gdzie siadamy,
gdzie, jak już powiedziałem, ciało tam jest i pozwalamy, by co? By mój nart wydał swoją woń. No to jest nart, to każdy wie, myślę, to taka żywica. Tylko ta myśl główna tego zdania to jest wydał woń. Przecież woń to jest rzecz niewidzialna. My ją po prostu, gdy mamy jakieś wonności w ręce, odczuwamy. To jest rzecz niewidzialna. I teraz ten przez Ducha Bożego prowadzony pisarz pisze, żeby mój nart, czyli z tego znów wiemy, możemy to tak widzieć, że w tym miejscu każdy ma nart, ale nie każdy nart wyda w tym miejscu woń, ale Bóg chce, żeby właśnie woń tego nardu mogła się wznieść. To są duchowe wonności, które są wyzwolone z tego nowonarodzonego człowieka, który widzi oczami wiary, patrzy na to, co się stało. Śmierć Pańska. I patrzy wiara, wielbiąc z czcią, śpiewamy w pieśni 43, z uwielbieniem. A gdzie się ten mój miły nart znajduje? Czyli widzimy, że ta woń w tej społeczności jest tą pożądaną, wręcz można powiedzieć, tą przyjemną sferą, która może się wznieść przed oblicze Boga. Ten mój nart położony jest między moimi piersiami, tu pisze. To nie jest coś, co ja uczyniłem, co ja sobie przypomniałem, w czym mógłbym być zauważalny, że tak czy owak w życiu postępowałem, że nawet uznałem, że moje życie było, tak sobie pomyślałem, przyjemne Bogu. Między piersiami to jest serce. To jest serce. I właśnie to serce. Ta przestrzeń, która była kiedyś myślami złymi i użytecznymi dla pożądliwości ciała, to serce zajął ten, który coś włożył. On włożył tę wolność. Każdy ją ma. Tylko musimy bardzo zwracać uwagę na to, że on postrzega rodzaj tej wolności, mógłbym tak powiedzieć, rodzaj, czy zniosłość, czy intymność tej wolności. I ta niewiasta, ta oblubienica, która została przez Jego miłość porwana, bo wyborna jest wolność Twoich olejków, Twoje imię, jak najlepszy olejek maści, dlatego miłują Cię niewiasty czy dziewczęta. W normalnym życiu też postrzegamy takie zdarzenia, które się przytrafiają i niewieście, i mężczyźnie, że wchodzimy w taki jakiś obszar, gdzie nagle serca nasze, te serca tego korpusu są zajęte tą postawioną, czy wypaczoną osobą i w tym obszarze właściwie wszystko się zaczyna dziać. Wiele różne rzeczy przemijają obok nas, a my wciąż trwamy w tej miłości, dałby Bóg, żeby tak było, żebyśmy wciąż trwali w tej miłości i zewnętrznej, byśmy mogli w niej urzeczywistniać tą niepodzielną, te niepodzielne stworzenie, które dał Bóg, że oni są jednym ciałem. I ona mówi, że to jest mój miły.
I ten mój miły, ona stwierdza, że on mi to włożył w miejsce między piersiami, czyli w serce. I że w ogóle w tym wszystkim, czy ona spotkała tego umiłowanego, czuje taką wolność, że można powiedzieć niepowstrzymaną moc tego uspokojonego serca i zajętego już tylko nim, wyzwala się z jej serca to, w czym ona go zobaczyła. Wiadomo, że człowiek, gdy z człowiekiem się spotyka, to oko widzi, obserwuje i te wszystkie inne zdarzenia życiowe, one stwarzają, można powiedzieć, taką wolność, że później, gdy to tak dochodzi, bym powiedział, do takich momentów już pełni, to jedna z tych stron zawsze może powiedzieć: to jest mój miły. I ona to stwierdziła, że to jest mój miły, który mi to włożył i który stał się myślą mojego serca. Oczywiście ten, który to włożył, on tutaj widać w wierszu 15, nie milczy. On odpowiada: jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, jakże jesteś piękna. To słowo jakże, to ja sobie tak wyobrażam, że ono zamyka tę doskonałość piękności, której Bóg nas teraz widzi. I gdy przeniesiemy te myśli do listu do Efezjan, to tam się dowiadujemy, żeśmy zostali w tą całą piękność tego umiłowanego ubrani. Bóg nas widzi w Jego piękności. I teraz ten umiłowany, patrząc na tą oblubienicę, widzę: jakże. My oczywiście przenosimy myśli do Izajasza, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą, w sprawiedliwość Bożą ubrani. To jest oczywiście godność tego miejsca, że przyzwala nam tam być. Ale to piękno to jest nic innego jak z psalmu 45. Jesteś, że w ogóle ta myśl wyzwala, że tego pisarza, żeby tym relicem opisał tą piękność, i on nagle wspomina: jesteś najpiękniejszy z synów ludzkich. I to jest właściwy obraz na Pana Jezusa. Bóg widział w nim całą doskonałość i piękność. No i teraz on mówi: jakże ty jesteś piękna. To by chciał nam powiedzieć, że wszystko, co my mamy, te wszystkie ozdoby, które dla Boga są miłe, czyli te ozdoby duchowego, nowego stanu i życia, tej swobody, której Duch Boży można się teraz poruszać, bo w tym miejscu, gdzie jest ten centrum naszej myśli, gdzie opowiadamy Jego śmierć, to Duch Boży ma wolność dotykać tych serc. Z jednego serca wychodzi inne uwielbienie, z drugiego inne, ale zasadą jest, by jedność tych myśli, jedność myśli ducha, nie nasza, była wyprowadzana dla uwielbienia Boga. Twoje oczy są jak gołąbki. Kiedyś wyczytałem, jeśli chodzi o gołębia, oczywiście to jest obraz na tą czystość, bo tam jest i taka ofiara w III Mojżeszowej pokazana, czystość ptak z nieba, że współżycie tych gołąbków to jest coś niesamowitego, byśmy sobie nie mogli wyobrazić, że oni, gdyby któregoś zabrakło, to one są w strasznym roztargnieniu, nie? I ja wyczytałem, że właśnie w tej modlitwie tego króla w 38 rozdziale Izajasza to jest podkreślone, że on się znalazł w takiej pustce, jakby utracił kogoś z tej społeczności. Tu nie chodzi o męża, tu nie chodzi o żonę, ale tam w tym przypadku tego króla Ezechiasza chodzi o to, że jakby utracił społeczność z tym, którym on miał nadzieję. I on tam wylewa te swoje, no to może poszukam, wylewa te swoje myśli.
I to jest 38 rozdział, ale wiersz, to zobaczymy. Po 14. Jak pisklę jaskółcze, tak świergotałem. Gruchałem jak gołąb. Moje oczy zmęczone, zwrócone ku górze, tak właściwie z tęsknoty omdlewają. Coś zostało przerwane. Ale tutaj czytamy, że w tych oczach Bóg widzi tą czystość i widzi, że celem jest, by ona nigdy nie zatraciła tej cudownej społeczności. Dlatego też ona, odczuwając to, co dotyka jej serca, nagle się odzywa z tego serca, które można by powiedzieć, te słowa, inaczej mówiąc, w tej duchowej mocy, w tym duchowym rozgrzaniu tego serca, doprowadzają ją do tego, że musi znów otworzyć usta i mówi: o, jakże jesteś piękny, mój miły, i jakże urocze nasze łoże w zieleni. Inaczej mówiąc, może to jest miejsce odpoczynku, wiadomo, ale zieleń jest obrazem życia, tak jak Noe wchodzi na tą ziemię, to widzi tylko zieleń, życie. Czyli widać, że ta społeczność to nie jest taka jakaś w tym wierszu, że to jest jakaś chwilowa, to jest w zieleni, czyli jest takie, można powiedzieć, użyte słowo, bezczasowe. Czyli ona wciąż się będzie rozwijać, rozwijać i rozwijać w mocy, teraz przenosimy to na Nowy Testament, w mocy nowego życia, bo to, co ona tu mówi, to rzeczywiście będzie taki czas, tysiącletnie królestwo, ale to jest czas. Ale Piotr pisze, że myśmy weszli do królestwa wiekuistego, nie? Czyli wyłączone z tej myśli już jest królestwo tysiącletnie, bo ono jest czasowe, czyli tu chodzi o wieczne królestwo Ojca, tam wchodzimy. A nawiasem mówiąc, to te tysiącletnie królestwo będzie miało dwie strony i ma, to znaczy będzie miało dwie strony, myśli Bożej ma dwie strony. Jest królestwo Syna tu na ziemi, gdzie nas nie będzie, ale jest królestwo Ojca, gdzie akurat ci, którzy są Chrystusowi, a szczególnie oblubienica, będą mieli udział w królestwie Ojca. A belki naszego domu, i teraz znów widzimy, jakie te myśli były w sercu tego pisarza, naszego domu. Ona już teraz nie waży się mówić mojego, twojego, naszego domu. Ona myśli o czymś wspólnym. Oczywiście znów to przenoszę, że to jest, chodzi o tysiącletnie królestwo, ale w myśli Nowego Testamentu, nasz dom, nasz ojciec. Tam nigdy nie było człowieka. To jest łono Ojca. Pan Jezus musi być we wszystkim pierwszy. On jest i pierwszym tym, cośmy śpiewali. Syn człowieczy jest przed wszystkimi w tym miejscu, gdzie nigdy nie było człowieka. Tak sobie Bóg w swojej miłości, można powiedzieć, tę przestrzeń chciał, nie powiem zaludnić, ale można powiedzieć, umieścić w nich tych, którzy się stali uczestnikami wyzwolenia i stali się członkami nowego życia, nowego stworzenia. Wszystko tam nowe będzie, nic nie będzie z nas. Jedynie miłość, tak jak pisze w 13 rozdziale 1 listu do Koryntian, ona zostaje. Wiara, nadzieja jest to przestrzeń naszej pielgrzymki, ona jest potrzebna. Ale wiara i tak ma swoją kotwicę w niebie, w tym miejscu, gdzie jest uwielbiony Chrystus. Tam już jest wiara, wyzwolona. A miłość i Ewangelia. Jan dodaje w myśli prowadzone Ducha Bożego i Duch będzie z wami na wieki. Duch, źródło, moc. Można by być ten, który będzie to wszystko przedstawiał. To, że w tej wieczności, można tak po ludzku powiedzieć, wszystko co chwilę, bo tam nie będzie chwil, ale można tak powiedzieć, że co chwila nowy obraz tego, który nas tak umiłował. I w nim będziemy widzieć tą wspaniałość, którą objawił nam. Ale w Ewangelii Jana jest napisane,
że Bóg pragnie, by go ci falsy czcili w duchu i w prawdzie. W duchu wiadomo, nie ma tu nic. Te ściany nie są tym miejscem, tym kościołem, czy tej świątyni, to jest nic. To jest tylko takie miejsce, gdzie przychodzimy. Ale sfera wypełnienia jest duchowa. Czyli w duchu, ciało poza progiem i w prawdzie. Jak? Co to znaczy w prawdzie? To znaczy tak, jak Bóg się objawił swoim Synu. Nic więcej, nic mniej. Wszystko co więcej by było ludzkie, a wszystko co mniej by było urągało w tym pełnym objawieniu Boga tu na ziemi. I teraz, skoro ona dostała tą pieczęć tego pocałunku, ona nagle czuje, że musi coś powiedzieć. I ona mówi, ja jestem narcyzem Saronu. Wielu się zastanawiał, czy to jestem narcyz Saronu. Wiersz drugi dokładnie odpowiada. Ktoś powie, no tak. Nagle sobie tak przywłaszczyli, czy to może jakaś pycha będzie, czy co? Ja jestem. Tak. Ty jesteś, my jesteśmy tą wonnością tych, można powiedzieć, bo to nie są wzgórza, ale takie powiedzmy tam, ten Saron to się tak ociągło, Joppa i Karmel to mniej więcej jest to miejsce i tam, to jest właśnie ten obraz cudowny, który tutaj jest ujęty, że tam wcześniej niż w innym miejscu, w Palestynie czy w Izraelu wzrastają miliony narcyzów i miliony lilii. I teraz jest niebezpieczeństwo. Bo jeśli te myśli, przeniesiemy te myśli nasze do Ewangelii Mateusza 13, to tam czytamy, że gdy spał, jeśli spali, to nagle przyszedł ten, który szkodził i zasiał kąkol. I ta jest ta rzeczywistość. To jest fizyczna rzeczywistość, którą gdy ktoś będzie w Izraelu, czy tam w tych Palestynie, w tych miejscach, zauważy, że rzeczywiście pierwsze są narcyzy, lilie. Niektórzy mówią, że ta lilia polna nawet ma inny kolor. Że ta woń tej przestrzeni się wnosi, ale nagle wyrasta trawa, przerasta co niektóre lilie. Gdzieś tam się rodzi kąkol, dusi co niektóre i znów to przenosimy na Ewangelia Mateusza 13 rozdział i tam są trzy takie miejsca. Radość, czyli ten pierwszy początek, wonność. Pędzimy tu do tego miejsca wszyscy z taką radością i nagle coś się dzieje. I tam jest ten obraz, że ziarno jest tu, ziarno tam, gdzie indziej. I teraz my tu idziemy przecież przez tą pustynię. I ta codzienność, cośmy tam śpiewali, trudu, ból, cierpień, nie zawsze takich, można powiedzieć, spokojnych dni, doświadczeń, ono zaczyna na nas wpływać. Trawa zaczyna wyrastać. Ale następny krok, kąkol zaczyna wyrosnąć. I on chce zdusić, ale właśnie w tym łanie tego pola, który wydał tą woń przyjemną w tym narcyzie i w tych liliach, ostaną się. Ostaną się lilie mocne. I to jest bardzo poważne. Ostanie się tym, ja to przenoszę znów na tą myśl, że ziarno na właściwą glebę spadło i nic, ani skała, ani słońce, nic nie przeszkodzi, by zapuściło korzenie. Tak jest z nami. Myślimy tylko, w jakiś sposób zaniedbamy to nasze cudowne powołanie, w którym jesteśmy powołani, by iść przez tą ziemię nie tylko dla siebie, ale również, by ta woń nasza, tak jak z tego Saronu, mogła się rozprzestrzeniać w naszym
miejsca, w których się znajdujemy, szkoła, praca, sąsiedzi, by oni mogli zauważyć w nas coś, co odmienił nie stary nawrót, tylko Bóg. Nikt z nas. Czasami nie potrzeba nawet ust otwierać. I oni postrzegają to, jak to było w Antiochii. Oni coś widzieli, przyłożyli do tych, którzy tam żyli. Żyją tak jak Chrystus. No i zostali nazwani chrystianie. Teraz to jest takie niebezpieczne słowo, chrześcijanie. Strasznie to jest słowo, można powiedzieć, bo chrześcijanie to się wiąże z chrztem. Chrzest to wiadomo, co to jest. W innych językach to jest rozdzielone, czyli to... A u nas jest tak to połączone, chrześcijanie, Chrystusowi, wszystko to samo. Nie, dla Boga nie. I teraz pisze dalej. On mówi, ona się odezwała i on mówi, ja cię nie zostawię. Bo wiem, że ty jesteś wśród cierni. My wiemy, że znajdujemy się wśród tej grzeszności tego świata. My wiemy, że każde zderzenie z tym grzesznikiem, a w naszej słabości, znów odmieni myśli naszych serc, tego nowego stworzenia i gdzieś tam myśli pobiegną w stronę naszych pożądliwości, by się syciło nasze ciało. Ale on mówi, ja wiem, gdzie ty jesteś, między cierniami. I teraz mówi, tak moja przyjaciółka jest między dziewczętami. I tu jest to pojęcie między dziewczętami. On mówi o tej rodzinie Bożej, bym powiedział, językiem Nowego Testamentu. Tam ja jestem. Tam ja was prowadzę. Ja was, tam są pasze dla was przygotowane. To są te miejsca, gdzie Bóg nas pociesza. Ale to miejsce, gdzie jest ten, który siedzi u tego stołu, to nie jest miejsce, że zasiadamy u Marii. To nie jest miejsce pouczeń. Te miejsce, tej rannej godziny, to jest miejsce, gdzie Jego tylko widzimy. Nie, że zostawiamy wszystko to, co nam podarował Bóg dotychczas tam, za rogiem. I pozwólmy, by nasze myśli, serce tego nowego człowieka prowadzone były w tej wolności przez Ducha Bożego, a wciąż była skierowana oczy wiary naszej na centrum i pozwolili wydobywać nie to, co my chcemy powiedzieć, czy urzeczywistnić w pieśni, czy w modlitwie. Nie! Pozwolić, by można powiedzieć, by ta szczególna cecha, w której Bóg się rozmiłował, te upodobania, które ma, czyli to jest ta wolność opisu tego, tej piękności, tego, który nas odkupił, tego, który oddał życie swoje, tego, który nas powołał do nowego życia i w nim właśnie tu jesteśmy. Thank you.
Na krzyżu Matka mnie męka, by zgubiony dać życie swe. Boże, co Tobie w zamian damy, jako wiarą cieszysz się. Więc o Jezusie zaśpiewamy, tylko On zadowolił się. Ooh.
Strumienia cichych.
Więc widzę łaskę, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Wysławiam Cię, zająłeś miejsce w niebie, z tęsknotą pragnę widzieć chwale Ciebie, nadzieję widzę, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, choć jeszcze tu przebywam, pokoju Twego z Tobą wciąż zażywam. Mam pokrzepienie, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię z wszystkimi. Świętymi niedługo już zabierzesz mnie z tej ziemi radości i Boga. Widzę Jezu Cię, wysławiam Cię. My Ojcze Cię wielbimy i dzięki Ci wznosimy, który miłujesz nas we wszystkich świętych rzędzie. Tak już będzie, tak dziś, jak i powieczny czas. Któż serce Twe zrozumie, kto wznieść Twą miłość jeśli nie dzieci Twe, nie mogą opowiedzieć ni o tym szczęściu wiedzieć, aniołów wielkie mnóstwa Te. Aniołów w niebie bez przerwy sławią
dla czczenia Syna tego cnót. Cześć oddajemy tu. Dopełnialiśmy
Byłeś dla nas wszystko wykupienie, moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, co łaska Twoja sprawia w nas. Co mamy, czym staliśmy się, znajduje w Tobie źródło swe. Nieporównana miłość Twoja tu uzupełnia wszelki brak. Strumieniem w trosce i niedoli od Ciebie spływa szczodrze. Tak, gdy nam odmawiasz czegoś Ty, to w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw. Czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. Wysławiam Cię na ziemię, tu stąpiłeś, szukałeś mnie, od śmierci mnie zwolniłeś, więc widzę życie, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, w ofierze się złożyłeś i życie swe zgubionym poświęciłeś, więc widzę miłość, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, krew za mnie swą przeszła.
więc widzę łaskę, widzę Jezu ciał, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Wysławiam Cię, zająłeś miejsce w niebie, z tęsknotą pragnę widzieć chwale Ciebie, nadzieję widzę, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, choć jeszcze tu przebywam, pokoju Twego z Tobą wciąż zażywam. Mam pokrzepienie, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Wszystkimi wraz świętymi niedługo już zabierzesz mnie z tej ziemi radości i Boga. Widzę Jezu Cię, któż może chwalić godnie, wielki Boże, tutaj Cię, o dobroci Twej odwiecznej świadczą dzieło wszystkie Twe. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. A któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn? Uwolniłeś nas od winy, za nas martwą i miły Syn. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Twoją wierność i cierpliwość któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomni matka dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci. Bogu temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię? Kto wie, jakim jesteś Boże i kto wniknie w myśli Twe? Chwała tak godzien
Ojcze czci. W świątyni Twojej, Panie nasz, Twą miłość wysławiamy. Cześć, chwałę oddajemy Ci, w Twym duchu uwielbiamy. Wypełnić aż do końca w pokorze wolę Ojca. O Zbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i bolej sam znosiłeś. W modlitwie Twej usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Baranku drogie życie swe, bez mazy doskonałe, jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie.
wspaniałości, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie Jezu, cześć i chwała, po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc, teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. Cierniową koronę włożono na skronie Jezusa naszego Wybawcy. Był bity, męczony, od ludzi zelżony, od Boga swego opuszczony. To jest moja wina, co Pana skłoniła zbawienie wykonać z miłości. Swą miłość nam dałeś, dlatego cierpiałeś, zbawienie grzesznikom przyniosłeś. Niech mi uwielbienie, cześć i wywyższenie, niech będzie Ci, Panie, na wieki. Baranku, Ty niewinny na krzyżu zawieszony, umarłeś za nas winnych, zelżony i wskardzony. Byliśmy bez pociechy, poniosłeś wszystkie grzechy. Cześciwy, sławiony Jezu, Ty za nas tak cierpiałeś, nas z Bogiem pojednałeś, zbawienie wywalczyłeś i łaską uwieńczyłeś, więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi przed Tobą, sławiony Jezu. Chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie. Godzieneś jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła, byś, Panie, za nasze zmarł grzechy.
Sławimy moc Twoją, spełniłeś swe dzieło i siedzisz po prawicy Ojca. Sławimy Twą wierność, co ciągle jest nowa, aż nas swą wspaniałość wprowadzisz. Sława, chwała, uwielbienie, moc, mądrość, szczęście, wywyższenie. Nasz pojedna, co Jezu brzmią, Twoi tak umiłowani, zanoszą dziękczynienie w dani. Baranku, za ofiarę Twą poszedłeś za nas w grób, już przejednany Bóg wszystkie grzechy omyłeś Ty w swej świętej krwi. Przed Bogiem czyści jesteśmy. Słowo Tyś jest od wieczności światłem i miłością nam. Wszystko, co jest we wszechświecie, wspaniałym dziełem Twym. Wszystko jest przez Cię stworzone i dla Ciebie sprawione. Ty masz we wszystkim pierwszeństwo, Tobie stworzenie wszelkie niesie wciąż błogosławieństwo i wespół z tych oboleje. Amen, woła lud zbawiony, przez Twą krew wykupiony. O, wzywaj mnie, tak mówi Pan do Ciebie, gdy duszy Twojej grozi zło. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. O, wzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Dzień hańby, zniewag, krzywdy, bólu, męki, dzień pełny strachu, dzień niedoli łez. Ty, Panie Jezu, wtedy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też.
Ciebie czeka Kościół Twój i chce już być w niebie. Zniknie jarzmo wszelki znój, to mu uwielbi Ciebie. Obcy i samotny jest, przez świat odrzucony. Tak, o Jezu, ale Twój z Tobą połączony. Jesteśmy znowu wokół Cię, Twą obecnością cieszyć się, Twym słowem się radować. O Panie, jak to drogie nam, że pośród nas przebywasz sam.